Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Koniec roku to czas podsumowań, czas rachunków, ale również czas patrzenia w przyszłość i czas planowania. Dlatego możemy już zaplanować, że w przyszłym roku nasza kwota wolna od podatku będzie niższa. Więcej zapłacimy za podatek mieszkaniowy, ale za to mniej zapłacimy za bilety na prom, ale za to więcej zapłacimy za tytoń. To tylko niektóre z opłat i podatków, które wejdą w życie razem z 1 stycznia przyszłego roku. Dokładny rozpis tego wszystkiego znajdziecie oczywiście u nas w artykule Zapraszam. I pozostając w temacie podatków, zwiększą się również opłaty i podatki za paliwa. Za benzynę, za olej napędowy, jak i również za biopaliwa. Jest to największy wzrost podatków wszystkich, zarówno od paliw, jak i o tych, o których mówiłem wcześniej, od roku 2001. W przyszłym roku budżet ma wzrosnąć aż o 8,7 miliarda koron. Jeden z ministrów zapowiada, że rok 2022 będzie trudny, ale miejmy nadzieję, że nie ma racji. I zmieniamy temat. Policja w Oslo dostała wezwanie do solarium, ponieważ coś w tym solarium w nocy się dzieje, ktoś się krząta i na koniec włączył się alarm. Kiedy policja przyjechała na miejsce, okazało się, że jedna z klientek zasnęła w łóżku solaryjnym i obudziła się dopiero po tym, jak wszyscy już z solarium wyszli. Policja ją uwolniła, ale opaleniznę ta kobieta ma podobno perfekcyjną. I wracamy do finansów. Jak wiemy, mijający rok był rekordowy pod względem cen energii elektrycznej. Ceny rosły i rosły i rosły i rosły i nie chciały się zatrzymać. Jednak mijający rok był również rekordowy pod względem zużytej energii elektrycznej w Norwegii. Mało tego, mijający rok był również, pomimo suszy, rekordowy pod względem wyprodukowanej w Norwegii energii elektrycznej. Według szacunków ekspertów przyszłe lata również mają być rekordowe i pod względem wyprodukowanej energii elektrycznej i pod względem zużytej energii elektrycznej, które wszystkie będą szły w górę. Mam nadzieję i wymyślę również, że ceny energii elektrycznej będą odbijały się od tego trendu i będą szły w dół. Z najnowszego opublikowanego rankingu wynika, że ambitne norweskie założenia, aby znacząco zmniejszyć ilość produkowanego CO2 do roku 2030, czy w ogóle wyzerować CO2 do roku 2050, na razie nie idą tak dobrze, jak iść miały i powinny. Jeżeli Norwegia nic nie zmieni i nie zintensyfikuje swoich działań, to plan nie zostanie zrealizowany. Według ekspertów należałoby zacząć od zmiany przepisów, m.in. obniżenia podatków na produkcję energii elektrycznej, zarówno za pośrednictwem wiatru, jak i wody, bo wtedy byłoby to wszystko opłacalne i wszyscy by się na to przerzucali. Policja w Oslo szuka kierowcy, który rano swoją lśniącą hybrydą wjechał w ścianę sklepu rowerowego, doszczętnie go niszcząc, a po wszystkim zbiegł z miejsca wypadku. Sąsiad mieszkający u góry również jest niezadowolony ze zdarzenia, ale nie dlatego, że kierowca zbiegł, ale dlatego, że podczas wyjazdu konsumował swoje śniadanie, które w momencie uderzenia samochodu wypadło mu na podłogę i nie dodawało się już do dalszej konsumpcji. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.